Bogdanetta Zaremska, zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Ruszyła akcja Pomoc Szyta na Miarę. Jest to inicjatywa samorządu województwa małopolskiego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Celem jest wsparcie firm i spółdzielni socjalnych z Małopolski poprzez zlecenie im usługi uszycia ponad 12 tysięcy wielorazowych maseczek higienicznych. Maski te zostaną przekazane instytucjom pomocy społecznej i ich podopiecznym. Wsparcie uzyskują zarówno firmy społeczne, które w związku z trwającym stanem epidemii doświadczyły drastycznego spadku przychodów, co pociąga za sobą ryzyko redukcji miejsc pracy czy wręcz upadłości. Z drugiej zaś strony wsparcie otrzymają mieszkańcy domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka, którzy są w chwili obecnej szczególnie narażeni na zarażenie koronawirusem. Zainteresowanie otrzymaniem maseczek jest spore. Jak się okazuje, nie tylko domy pomocy społecznej dostaną takie środki ochrony. Maseczki w ramach akcji Pomoc Szyta na Miarę zostaną wykonane do końca kwietnia. I właśnie do końca kwietnia domy pomocy społecznej w województwie małopolskim będą mogły skorzystać właśnie z tychże maseczek, ale również oprócz domu pomocy społecznej z tej akcji mogą skorzystać, skorzystają domy dziecka. Również wskazywali potrzeby, że chcieliby pozyskać tego typu maseczki, maseczki wielorazowe. W związku z tym ta akcja nie tylko dla domów pomocy społecznej, ale również dla domów dziecka jest również skierowana. Zlecenia w ramach akcji Pomoc Szyta na Miarę będą realizowane poprzez 5 firm społecznych. W ramach naszego zlecenia przedsiębiorstwa społeczne podjęły się zakupienia materiału i uszycia maseczek według podanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej specyfikacji. Kolejnym etapem naszej akcji będzie dezynfekcja, pakowanie i dystrybucja maseczek bezpośrednio do tych, którzy w chwili obecnej najbardziej potrzebują takiego wsparcia. Będzie to przedmiotem odrębnego zlecenia dla kolejnej firmy społecznej. Na realizację akcji zostaną przeznaczone środki w wysokości ponad 49 tysięcy złotych, które pochodzą z projektu Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej. Dyżury, praca zdalna większości pracowników, nadrabianie zaległości związanych z digitalizacją zbiorów. Tak wygląda dziś funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Ze swoją ofertą muzeum również przeniosło się do sieci. My codziennie uzupełniamy nasz materiał w zasadzie w trzech takich partycjach, czyli związanych z funkcjonowaniem naszych trzech dużych bloków, oddziałów, czyli ze Skansenem Sądeckim. On ma specjalny blok na Facebooku, gdzie te materiały są upowszechniane. Następnie muzeum jako strona właściwa także posiada swojego Facebooka i te strony są także uzupełniane o bieżący materiał, ale także i archiwalny. To jest materiał fotograficzny, filmowy, dokumentacyjny, ciekawostki, które płyną z różnych działów merytorycznych, ale także i oddział zamiejscowy w Szlachtowej, czyli oddział Szczawnicki, który jest bardzo aktywny. Dyrekcja i pracownicy Muzeum Okręgowego zachęcają, by w tym wyjątkowym czasie pandemii, który przeżywamy, korzystać z oferty, która dostępna jest na stronie internetowej www.muzeum.sacz.pl. Warto zobaczyć m.in. materiały umieszczone w zakładce foto, wideo, gdzie można znaleźć fotorelacje z wydarzeń muzealnych czy specjalnie przygotowane filmy edukacyjne. Zespół przygotował również pozycje książkowe opracowane i wydane przez muzeum, które dostępne są w zakładce wydawnictwa. Zapraszamy również do skorzystania i zajrzenia na profil facebookowy instytucji. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.